Dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego rozpoczynamy w naszej katedrze drugi synod archidiecezjalny. Jest to dzień, w którym wspominamy spełnienie się obietnicy danej przez Chrystusa swoim uczniom. Gdy Boży ogień przychodzący z wysoka dotknął modlących się wieczerniku apostołów, przemienił ich serce, czyniąc ich zdolnymi do rozumienia, wyjaśniania, podążania i świadczenia o Chrystusowej Ewangelii. Do dzisiaj Duch Pocieszyciel aktualizuje słowa i dzieła Jezusa, które stanowią jedno ze Słowem i wolą Ojca. Do dzisiaj przemienia nasze serca, napełnia je swoją mocą, rozlewa w nich boską miłość i obdarowuje swymi siedmiorakimi darami. Boży Duch działa ponad uprzedzeniami, lękami, a także planami i wyobrażeniami poszczególnych ludzi. Otwiera nowe możliwości, których nikt do tej pory nie dostrzegał. Przekonali się o tym nie tylko apostołowie ze świętym Piotrem na czele, ale doświadczyliśmy tego również my w ramach długich miesięcy przygotowań synodalnych. Dowodem na to są wasze sprawozdania. Tak jak pisałem w tym komunikacie, a dzisiaj zostało to jeszcze przypomniane przez księdza proboszcza, dowodem na to są wasze sprawozdania. Uderza w nich przede wszystkim to, że na nowo odkryliśmy nasze podobieństwo do Kościoła pierwszych chrześcijan. Nielicznego, ale bliskiego sobie. Bardzo misyjnego, otwartego na działanie i natchnienia Ducha Świętego. Siostry i bracia, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, listy świętego Pawła, to nie trudno zauważyć, że Piotr i Paweł mieli pewną własną wizję ewangelizowania. Dlatego planowali, do kogo pójdą, komu będą głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tak jak my to robimy, robimy jakieś plany. Oni też mieli pewną wizję, pewne plany, ale to potem zrozumieli, że to ostatecznie Jezus ich posyłał. To On skierował Piotra do Rzymu, a święty Paweł, zrozumiawszy naturę i cel swego posłannictwa, w pierwszym rzędzie oddał się całkowicie do dyspozycji Duchowi Świętemu. Co prawda snuł swoje własne apostolskie plany, ale ani przez moment nie przestawał wsłuchiwać się w głos z góry. W czasie drugiej podróży misyjnej Paweł zamierzał głosić dobrą nowinę we Frygii i Galacji. Ponieważ jednak Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji, przeszli jedynie przez te krainy. Potem próbowali przejść do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Kochani, tak czytamy w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Sięgnijcie po Pismo Święte. Duch Święty nie pozwolił. Duch Święty posłał gdzie indziej. A święty Paweł wsłuchiwał się w te natchnienia. Święty Paweł szedł za głosem Jezusa. My również musimy pozwolić dać się prowadzić Jezusowi przez Jego Ducha. Musimy otworzyć się na natchnienia Ducha Świętego i uznać, że Bóg jest najważniejszy w naszym życiu. Bez tego uznania nie ma pełnego otwarcia się. To takie połowiczne, tak jakby jedną nogą w kościele, jedną na zewnątrz, tak nie wiadomo gdzie. Musimy więcej się modlić,
więcej adorować, czyli mieć czas dla Boga, abyśmy mogli odczuć, że jesteśmy blisko Ojca Niebieskiego, Jego Syna i Ducha Miłości. Kiedy adorujemy, zdajemy sobie sprawę, że wiara jest relacją z żywą osobą, którą się kocha. Stając twarzą w twarz z Jezusem, poznajemy Jego oblicze. Adorując, odkrywamy, że życie chrześcijańskie to dzieje miłości z Bogiem, w których nie wystarczą jakieś dobre idee, ale trzeba postawić Go na pierwszym miejscu, tak jak to czyni ktoś zakochany z osobą, którą miłuje. Stawia ją zawsze na pierwszym miejscu. I taki właśnie musi być Kościół, nasz Kościół wrocławski, adorujący i zakochany w Jezusie, swoim oblubieńcu. Dzisiaj, w dniu otwarcia drugiego synodu archidiecezjalnego, warto przytoczyć słowa przestrogi kardynała Ratzingera. Powiedział tak: jeśli nie będziemy ludźmi wsłuchanymi w Boga, będziemy mieli zawsze różne pomysły na Kościół. A jeśli przyjmie się taki styl, to każda grupa wymyśli sobie swój Kościół i wtedy credo, czyli to wierzę, zamieni się: my sądzimy, albo nam się wydaje. I jak podsumowuje kardynał, jeszcze wtedy nie papież, i wtedy jest już po Kościele. Wtedy jest już po Kościele. Kochani bracia i siostry, w całym okresie presynodalnym wiele czasu poświęcaliśmy słuchaniu Słowa Bożego i adoracji. Także wszystkie ostatnie spotkania kapłańskie rozpoczynały się czuwaniem przed Najświętszym Sakramentem. Dzięki temu już teraz, na tym wstępnym etapie synodu, doświadczaliśmy bogactwa darów Ducha Świętego w naszych parafiach, w naszych dekanatach. Zaczęliśmy się zmieniać, co znalazło odbicie w świadectwach uczestników zespołów presynodalnych i w coraz większym zaangażowaniu wiernych w życie naszego Kościoła. Po prostu zaczęliśmy się zmieniać. Jeśli tak dobrze przypatrzeć, widać, że zaczęliśmy się zmieniać. Pewnie na długo pozostanie nam nie tylko ta dzisiejsza uroczystość, nie tylko to dzisiejsze uroczyste zebranie eucharystyczne, ale także i spotkanie w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, na które przybyło ponad 1000 wiernych z całej diecezji. To było w listopadzie. Można powiedzieć, że postawiliśmy pierwsze kroki na długiej drodze budowania Kościoła miłości i jedności. Kościoła rozmodlonego, wiernego nauczaniu Jezusa, otwartego, to znaczy przyjmującego każdego do swojej wspólnoty. Takie pragnienie wyrażali członkowie zespołów presynodalnych. Już teraz wiemy, że wielu naszych wiernych marzy o Kościele, w którym mogliby czuć się jak w domu, czuć się tak, jak się czujemy we wspólnocie, jak czujemy się tam, gdzie nie jesteśmy po prostu anonimowi. Mocno wybrzmiało także pragnienie budowania wspólnoty w parafii, w dekanacie, na poziomie diecezji. W przygotowanych syntezach prac zespołów presynodalnych postulowano potrzebę formacji i katechizacji dorosłych, podniesienie poziomu wiedzy religijnej, znajomości symboli, znaków liturgicznych. Często podkreślano wagę troski o dzieci i młodzież, zwłaszcza potrzebę znalezienia odpowiednich form i języka,
które pomogą im zrozumieć i przyjąć naukę Ewangelii i odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. Niemal przez wszystkich przedstawicieli zespołów presynodalnych podnoszona była kwestia roli kapłanów we wspólnocie i ich świadectwo wiary i miłości. I cieszę się, że dzisiaj są z nami kapłani, tak licznie są zgromadzeni. Ich rola. Nasi wierni dali wyraz swojej świadomości, że synod nie jest celem sam w sobie, że jest to narzędzie, które pomaga nam znaleźć odpowiedź na wyzwania teraźniejszości, że jego istotą jest nawrócenie, czyli zmiana myślenia i większa otwartość na głos Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa kontynuuje jego dzieło prowadzenia wiernych do komunii z Ojcem, który jest miłością. Wierzymy, że dzięki Duchowi Świętemu, wspólnemu rozeznawaniu Jego natchnień, możemy sprostać współczesnym wyzwaniom i tak kształtować naszą rzeczywistość, by odpowiadała Bożym planom. Może one nieraz będą szły w poprzek naszym planom. Może sobie już pięknie wszystko przygotowaliśmy, tylko czekamy, żeby to synod potwierdził, co myślimy. Nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sprostawali wyzwaniom i kształtowali naszą rzeczywistość, by odpowiadała Bożym planom. Z wielką radością mogę już dziś ogłosić, że trwające od roku spotkania parafialnych zespołów presynodalnych właśnie już zmieniają nasze parafie, bo przede wszystkim budują wspólnoty parafialne. Wierni coraz lepiej poznają siebie nawzajem. Przezwycięża się anonimowość, która jest wrogiem wspólnotowych relacji. Ponadto z czytania i słuchania Słowa Bożego rodzą się pewne inicjatywy wzmacniające więzi między wiernymi i kształtuje się poczucie odpowiedzialności za Kościół diecezjalny i powszechny. Kochani, dziękuję moim biskupom, pomocniczym, moim współpracownikom, wszystkim sekretariatu synodu, wszystkim kapłanom wiernym, którzy byli zaangażowani w pracę zespołów presynodalnych, w spotkania rejonowe i cotygodniową modlitwę za synod. Dziękuję za waszą wierność, miłość do Kościoła, za już wykonaną pracę i z całego serca zapraszam na nowy, rozpoczęty właśnie dzisiaj etap naszej wspólnej drogi. Bardzo proszę kapłanów i was wszystkich diecezjan o stałą modlitwę w intencji synodu naszej archidiecezji, tą osobistą i wspólnotową, odmawianą po każdej mszy świętej. W rozpoczynających się pracach potrzebujemy światła i odwagi Ducha Świętego. Potrzebujemy światła i odwagi Ducha Świętego. Zapraszam was do włączenia się w działania tych zespołów, które zostaną powołane w najbliższym czasie. Nasze wspólne zaangażowanie, kochani, ma wielkie znaczenie. Nie tylko dla nas, ale także dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla następnych pokoleń. Bo próbujemy coś zrobić, właśnie myśląc także o tych, którym zobowiązani jesteśmy przekazać skarb naszej wiary. Pamiętajmy także, że bez wyjścia apostołów z Wieczernika Ewangelia nie dotarłaby do nas i dziś nie słyszelibyśmy o Chrystusie. Jeśli my tylko zamkniemy się w tych wspólnotach, w których czujemy się dobrze, jeśli wszystkie inne rzeczy przestaną być dla nas ważne, jeśli nie wyjdziemy, jeśli nie zaprosimy do spotkania, to moi kochani,
Nie dzielimy się tym, co mamy najcenniejsze. Nie dzielimy się wtedy wiarą. Może i nie pozwalamy, by dobra nowina dzisiaj także ogarnęła nasze miejsca zamieszkania, żeby ta Ewangelia odnalazła na nowo swoje miejsce w naszym życiu społecznym. Ale musimy przede wszystkim wyjść także z tych naszych wspólnot. Popatrzcie, co Duch Święty uczynił z apostołami. W Wieczerniku był Piotr, który wcześniej 3 razy zaparł się Pana Jezusa. Nie miał odwagi przyznać się do tego, że jest uczniem Chrystusa. A po zesłaniu Ducha Świętego on pierwszy wychodzi i pierwszy mówi do Żydów, że Chrystus, którego ukrzyżowali bezbożnymi rękami, zmartwychwstał i żyje. A on i pozostali apostołowie są tego świadkami. Miejmy odwagę być świadkami Bożej miłości i obecności we współczesnym świecie. W dziejach naszej ojczyzny, obecności Boga w naszych parafiach, w naszych rodzinach, w naszym życiu osobistym. Miejmy odwagę być świadkami Bożej miłości i obecności. I codziennie wołajmy: Duchu Święty, przyjdź i odnów oblicze naszej ziemi, naszej diecezji, naszych parafii, naszych rodzin. Amen.